Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam! Witam dzisiaj o poranku. Co nam powie ostatni dzień handlu na giełdzie? To jest temat przewodniczącego opisu. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Co nam powie ostatni dzień handlu na giełdzie? Jako że wczorajszy dzień przyniósł nam potwierdzenie statystyki z ostatnich miesięcy, że po spadku o co najmniej 1% następna sesja jest wzrostowa i ta prawidłowość potwierdziła się także wczoraj, oznacza to, że indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych dają szansę na realizację scenariuszy prowzrostowych. Warto się temu przyjrzeć. Na indeksie Standard & Poor's został potwierdzony taki mały kanał wzrostowy, a dzisiaj o poranku raczej obserwujemy nastawienie na kontynuację tendencji wzrostowej niż na spadki, ale proszę zwrócić uwagę, że lepiej relatywnie wczoraj zachowywał się indeks spółek technologicznych niż szeroki rynek, a to jest bardzo ciekawa wiadomość, że pomimo wzrostu w rentowności, czułości spółek technologicznych na wzrost stopy procentowej tej rynkowej, to jednak spółki technologiczne zachowują się lepiej, a to jest naprawdę coś, co jest bardzo, bardzo niezwykłe. I przypomnę, że dzisiaj startuje sezon wyników amerykańskich przedsiębiorstw. Zaczynamy przed sesją amerykańską od wyników amerykańskich banków. Będzie to wydarzenie, które będzie miało swoje konsekwencje, ale raczej w ostatnim czasie takie wydarzenie sprzyja temu, żeby indeksy giełdowe szły do góry, niż żeby spadały. Warto być tego świadomym. No i wczoraj mówiłem Wam o bardzo ciekawej statystyce. Co się wydarzyło na indeksie Standard & Poor's na przestrzeni ostatnich 50 lat, kiedy rentowność amerykańskich obligacji szła tak spajkowo, czyli bardzo dynamicznie, o ponad 20 punktów bazowych. I na przestrzeni 50 lat były 102 przypadki takiej sytuacji. I okazało się, że w prawie 60% 30 dni później jesteśmy na indeksie giełdowym wyżej, 60 dni później także jesteśmy w okolicach 60% wyżej, średnia stopa zwrotu wynosi 2%, no i 90 dni później jesteśmy prawie 4% wyżej i także mamy ponad 60% prawdopodobieństwa realizacji scenariuszy prowzrostowych, więc spajki, takie dynamiczne ruchy wzrostowe rentowności sprzyjają także temu, żeby indeksy giełdowe rosły, jednak prawdopodobieństwo realizacji tych scenariuszy spada z około 80-90 do około 60. Jednak rynek, prawdopodobieństwo, statystyka cały czas faworyzuje scenariusze prowzrostowe i tutaj macie w tle przetłumaczony ten artykuł, z którego zaczerpnąłem te informacje, plus jest widoczny wykres, który pokazuje miejsca na osi, na indeksie Standard & Poor's, kiedy na przestrzeni ostatnich 50 lat takie wydarzenie miało miejsce. Natomiast euforii, optymizmu nie widać na giełdach w Azji. Dzisiaj jednoznacznie tak w Japonii, tak w Korei, jak i w Chinach, w Hongkongu mamy spadki, a to jest zła wiadomość i oddala perspektywę dobrego otwarcia i dobrego zachowania indeksów giełdowych na przykład w Polsce. Natomiast myślę, że pewnego rodzaju odchylenie in plus od wczorajszego zamknięcia powinno mieć miejsce, ponieważ no, inwestorzy w Europie spodziewali się raczej spadkowej sesji w Stanach Zjednoczonych, a tutaj mieliśmy do czynienia z pozytywną, dlatego też lekki optymizm moim zdaniem powinien dominować, a później zobaczymy, co wymyślą dalej Stany Zjednoczone. Widzimy, że spółki cykliczne względem defensywnych zbliżają się do poziomów, które w ostatnim czasie były bardzo interesujące i tworzyły swój opór. I to wszystko po dyskontowaniu danych o inflacji ze Stanów Zjednoczonych. Proszę pamiętać, że w tym tygodniu mieliśmy dane o inflacji, one ustawiły nam cały tydzień i prawdopodobnie ustawią nam końcówkę kwietnia, czyli drugą połowę tego miesiąca. No i jak widzimy tutaj, zaczynamy od inflacji o charakterystyce globalnej. Dezinflacja globalnie jest widoczna. Widzimy także dezinflację na danych z Europy. I to wszystko jest wspomagane procesami dezinflacyjnymi płynącymi z Chin. Natomiast w Stanach Zjednoczonych kończy się dezinflacja, co widać na wykresach, a odpowiedzią tego rentowności
jest zachowanie rentowności amerykańskich obligacji, gdzie 4,55 te okolice są wskazywane jako miejsce, gdzie przebiega zniesienie Fibonacciego 61% o bardzo dużym znaczeniu, a w perspektywie mamy dane o inflacji w ujęciu PCE, deflator PKB i te dane myślę, że mogą sprzyjać temu, żeby część inwestorów wykorzystywała te poziomy do atrakcyjniejszego wchodzenia w amerykańskie obligacje z nadzieją na to, że te dane doprowadzą do odbicia od tych poziomów. Na tym następnym wykresie widzimy stopy procentowe inflacji i rentowności amerykańskich obligacji oraz widzimy, że znowu cały czas jesteśmy na coraz głębszych poziomach inwersji krzywej dochodowości, więc tutaj w Stanach Zjednoczonych niewiele się zmienia. Oczywiście zmienia się co do oczekiwań przyszłych stóp procentowych. W grze jest 18 września jako moment pierwszej obniżki stóp procentowych, ale od kolejnych danych będzie zależało to, czy faktycznie utrwali się nastawienie, że jednak we wrześniu będzie pierwsza obniżka stóp procentowych w USA. Natomiast rynek przewiduje na chwilę obecną tylko jedną obniżkę stóp procentowych w tym roku w Stanach Zjednoczonych. Zupełnie odmiennie jest dla strefy euro. Rośnie prawdopodobieństwo, że w czerwcu będzie obniżka stóp procentowych, do końca roku cały czas w rynku są trzy obniżki stóp procentowych. Tak wygląda zachowanie stopy procentowej i inflacji w strefie euro. No i strefa euro może rozpocząć cykl obniżek ruchów w stopach procentowych odmiennie niż Stany Zjednoczone i to wczoraj zasugerowała prezes Lagarde w swoim wystąpieniu. Natomiast widzimy wzrost oczekiwań inflacyjnych w strefie euro oraz w Wielkiej Brytanii. Natomiast jeżeli faktem będzie to, że stopy procentowe w strefie euro będą spadać mocniej, a w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie mniej, no to ta rosnąca rozbieżność między stopami może doprowadzić do ruchu na europejskiej walucie. I w tym wypadku ta korelacja jest widoczna jak na dłoni i sprzyja temu, żeby euro się osłabiało. Dlatego też taki ważny jest poziom 1,07. Jeżeli on by został przełamany, otwiera się perspektywa do spadku w kierunku poziomu 1,05. Zmienność, którą obserwujemy, jest na podwyższonych poziomach, a gdyby uwzględnić nieco dłuższy okres niż jeden rok, niż krótkoterminowa perspektywa, no to znajdujemy się na poziomach pokazujących, że spekulacyjna atrakcyjność euro-dolara jest naprawdę duża, a rynek opcyjny sygnalizuje nam już jednoznacznie, że gdyby faktycznie rynek uwierzył w taki rosnący dysparytet między zachowaniem przyszłych stóp procentowych, to euro-dolar może się cofnąć w rejon 1,05 jako kolejne wsparcie. Obserwujemy także wzrosty pary dolar do jena, utrzymywanie się nad poziomem 152. Jeżeli to wybicie zostanie dowiezione na wykres tygodniowy, to rosnąć będzie prawdopodobieństwo ruchu w kierunku 160. I jak widać, nie mamy tutaj do czynienia teraz z interwencjami Banku Japonii. Natomiast rynek walutowy to nie tylko jen japoński, amerykański dolar. I widzimy tutaj na tym kolejnym wykresie, jak bardzo teraz rośnie negatywne nastawienie dużych graczy do australijskiej waluty. Ostatnio rozmawialiśmy o australijskiej walucie i tutaj jest potwierdzenie, że te nastroje w ostatnim czasie są negatywne i są netto otwierane krótkie pozycje przeciwko tej walucie. I to pomimo tego, że na surowcach mamy taki mocny rajd w górę, czego najlepszym reprezentantem jest cena złota. Okazało się trafnym przemyślenie o tym, że złoto będzie największym zwycięzcą danych o inflacji i to pomimo takiego zachowania, jakie wczoraj i przedwczoraj obserwowaliśmy. Dzisiaj rano budzimy się i złoto zbliża się do poziomu 2400 dolarów z dużą ochotą na to, żeby trwale przejść przez ten poziom. Obserwujemy także utrzymywanie się Bitcoina nad poziomem 70 tysięcy dolarów. To także sprzyja popytowi na ryzyko. Sprzyja temu, żeby obserwować pozytywne zachowanie indeksów giełdowych i sprzyja temu, żeby i sam Bitcoin w okolicach halvingu, a halving już jest za tydzień, żeby raczej ruszył mocniej w górę niż żeby konsolidował się na tych obecnych poziomach. Warto zwrócić uwagę właśnie na to,
że każda kolejna korekta tworzy swoje dno wyżej, a to jest wprost zapowiedź i zachęta do tego, żeby trwale rozstać się z obecnymi poziomami i rozpocząć nowy, mocniejszy ruch w górę. Dane o inflacji wczoraj nas pozytywnie zaskoczyły, były powodem ku temu, żeby obserwować wzrostowe odbicie. Koniec procesów dezinflacyjnych najlepiej widać na wykresie, który jest w tle, jednak pamiętajmy, że maksymalny efekt bazy, który teraz sprzyja podbijaniu inflacji, wystąpi w czerwcu, także tutaj na inflacji producenckiej. Dlatego też takie podwyższanie poziomów inflacyjnych może być jeszcze obserwowane przez parę miesięcy. Mamy także pozytywne zachowanie joblessów, co sprzyja popytowi na ryzyko, a dzisiaj najciekawsze będą wskaźniki dotyczące zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan. To są pierwsze w ogóle przez rynek dyskontowane kwietniowe dane i zobaczymy, w którą stronę inwestorzy się pozycjonują. I na koniec polskie aktywa. Z danych poznamy dzisiaj bilans handlowy. Każdy dodatni odczyt będzie zachętą do liczenia na umocnienie polskiej waluty. Polska waluta także pokazuje swoją relatywną siłę, ponieważ warto zwrócić uwagę, że na fali tego, co robi eurodolar, polski złoty względem amerykańskiego dolara nawet się nie zbliżył do poziomu 4 zł, a to także pokazuje na przestrzeni tego, gdzie są kształtowane lokalne ekstrema, że kapitał cały czas do polskich aktywów napływa, a nie wypływa. Dopiero przejście poziomu 4 zł będzie sygnałem, że mamy jednak tutaj coś, że kroi się coś poważniejszego z wykorzystaniem 14-letniej linii trendu wzrostowego, dlatego też do czasu przejścia tego poziomu jednak moim zdaniem scenariusze pro polski złoty są bardziej faworyzowane. Widzimy cały czas spadki cen polskich obligacji w efekcie tego, co się dzieje na amerykańskich, no ale sekwencja tego, co się dzieje, sygnalizuje, że możemy się trwale utrzymywać już na obecnych poziomach, że przejście średniej 200-sesyjnej może być naprawdę nie tylko krótko terminowe. I na koniec warszawski indeks. Wczoraj dyskontowaliśmy słabą sesję w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że sesja była optymistyczna, bardzo dobra, więc teoretycznie powinniśmy się otworzyć z luką wzrostową i znowu zbliżać się do poziomu 2500 punktów. Jednak zachowanie rynków emerging markets może troszeczkę tłumić te pozytywne nastroje. Więc od tego, co się dzisiaj wydarzy na indeksie WIG20, będzie dużo zależało, ponieważ część inwestorów widzi możliwość odbicia od górnego ograniczenia rocznego kanału wzrostowego połączonym z zachowaniem euro-dolara oraz samej pary dolar do złotego w rejonie swojej średniej oraz dolnego ograniczenia kanału wzrostowego 14-letniej historii. Dlatego też no, dzisiejsza sesja będzie interesująca. Im bardziej zbliżymy się do poziomu 2500, tym lepiej. Każde zamknięcie powyżej 2500 będzie zachętą do tego, żeby wybić w następnych dniach ostatnie maksima wszechczasów i kanał wzrostowy. No i od kondycji popytu będzie bardzo wiele zależało, więc co nam powie ostatni dzień handlu na giełdzie? Patrzmy na punkty odniesienia, będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej. Moim zdaniem jest większa szansa na optymizm, ale potrzeba na warszawskim parkiecie wzrostów euro-dolara. Potrzeba także optymizmu utrzymującego się na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych. No i wszystko powinno być dobrze. I te wydarzenia z ostatnich dni będą sygnalizowały, że druga połowa kwietnia powinna być jednak optymistyczna dla inwestorów giełdowych. Dzięki za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, dużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć!